Cześć, cześć! Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku zdrabkowym, na kolejnym odcinku, słuchajcie, z liniami, które no już bardzo fajnie rokują, chociaż sam początek był taki pesymistyczny, no ale ostatni odcinek, słuchajcie, był bardzo fajny, no bo takie przypomnienie, chociaż myślę, że oglądaliście poprzednie odcinki, jeśli nie, to zanim zacznę coś mówić, to zastopujcie sobie i obejrzyjcie sobie poprzednie odcinki, no bo takie emocje to lepiej przeżywać, słuchajcie, tak w całości, a nie w telegraficznym skrócie, no ale teraz już pewno obejrzeliście i teraz taki telegraficzny skrót, pustak, pustak i wygrana w ekstraliniach 50 zł, słuchajcie, tak się trafiło, no ale odkładamy te pustaki i wielką wygraną i czas na nie tam jakąś tam ekstra wygraną, czas na mega wygraną, słuchajcie, czas na mega linię, czyli myślę na coś, co większość z was najbardziej czekało przy tych odcinkach liniowych, no bo to jest ta największa zdrabka z rodziny linii. No i też w sumie jedna z największych, najdroższych zdrapek, bo już droższe to już tylko te za 30 zł. No to co? No to jedziemy, jedziemy, słuchajcie. Będę starał się sprawnie drapać, bo wiadomo, że ten odcinek no wyjdzie dłuższy, bo ja muszę trochę pogadać, bo nie byłbym sobą po prostu. Po prostu no to nie byłbym Michu, nie? Gdybym nie podrapał. Nie podrapał, to też, gdybym się nie nagadał, no ale będę starał się streszczać, żebyście nie posnęli, słuchajcie, przy tym odcineczku. No to co? No to jedziemy, zasady znamy. Twoje symbole, tu musimy drapać te symbole, będzie linia, będzie wygrana, sprawa jasna. Ale zanim jeszcze tego zacznę, to bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale. Na dole przycisk subskrybuj, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Z takich odcinków liniowych, może odcinków krzyżówkowych. Śmiało piszcie w komentarzach, czy chcielibyście taki odcinek z wszystkimi krzyżówkami. Będzie mi też bardzo miło, jak zostawisz bardzo dużo łapeczek w górę, znaczy dobrze, źle powiedziałem w sumie, bo ty może zostawisz tylko jedną, ale jak wszyscy zostawią, to będzie bardzo dużo łapeczek w górę i bardzo, bardzo za to będę wdzięczny. Będzie mi też bardzo miło, jak zostawisz jakiś komentarz pod filmem. Dobra, lecimy, lecimy, żeby to nie trwało, słuchajcie, godzinny odcinek. Gdzie tu jest ten symbol? Pierwszy symbol to sakwa. Sakwa, lecimy z sakwą. Jest, dobrze, mam nadzieję, że to taki dobry znak, słuchajcie, że pierwszy symbol nie był pustym symbolem. Lecimy dalej, ale może tylko jedna ta sakwa będzie, no nie wiem, zobaczymy. Tutaj jest jeszcze sakwa. I to by było na tyle. Tu na pewno się parę razy pomylę, bo jak jest tyle, to o wiele łatwiej się pomylić, ale myślę, że więcej sakw nie ma. I mamy tutaj jeszcze podkowę. Podkowa, słuchajcie, tutaj mamy podkowę. Dobra, o, tu jeszcze. Tu jest podkowa, tutaj jest podkowa i tutaj w tym miejscu również i tu, o fajnie, fajnie, że dużo tych podków, zawsze jak już potem się trochę przerzedzi ta zdrapka, to jakoś tak łatwiej się drapie, ale szczególnie przy krzyżówkach tak mam. No dobra, to by było na tyle, lecimy z kolejnym symbolem. Trzecim już. Trzeci symbol to arbus. Arbus. Nie ma, nie widzę, nie słyszę arbuza, słuchajcie. Drapiemy dalej. Fotoaparat, tak chyba powinniśmy raczej powiedzieć. Gdzieś tam mi mignął taki aparacik.
takie coś łatwiej zauważyć, bo chyba właśnie taki fotoaparat występuje tylko, tak mam, tak myślę, jak co to mnie poprawcie, występuje tylko w megaliniach. W tych ekstra, super i szczęśliwych to nie występuje. Tu widzę, jest na samym końcu, ale chyba jest ten tylko jeden aparacik. To co? Następny symbol. Rower. O, to taki mój symbol, bo ja bardzo lubię jeździć rowerem. Tu mamy rower, tu mamy rower. O, może wydrapię na jakiś fajny rower, słuchajcie, no, ale to by musiało być dużo wydrapane, bo to rowery takie, takie, żeby mogły trochę, żeby można było trochę nimi pojeździć, no to tanie nie są, niestety. Niestety. No dobra, zobaczymy, gdzie tu jeszcze jest ten rower. Tutaj mamy rower. Rower jest jeszcze tutaj w tym miejscu. I to by było na tyle, myślę, rowerów. A następny symbol to nic innego jak ananas. No to szukamy ananasa. Tutaj jest ananas. Ananas jest również w tym miejscu i tutaj w tym. Dobra, myślę, że to by było na tyle ananasów. Lecimy dalej. Prezent, słuchajcie, jeszcze prezenty nam Lotto chce rozdawać. No, bardzo chętnie. Bardzo chętnie bym wziął. Dobrze, prezencik jest tutaj. Tutaj mamy też prezent. Rozejrzyjmy się, gdzie tu jeszcze prezenty. Tutaj. Nie widzę więcej. Zegar. Oto też chyba symbol, który tylko tutaj występuje. No i słuchajcie, mamy już informację, za co możemy śmiało trzymać kciuki, a mianowicie za kłódkę, która też chyba jest takim symbolem, który występuje tylko w megaliniach. Mam nadzieję, że wystąpi tutaj również. Dobra, zegar, ale zobaczmy, gdzie jeszcze jest zegar. O, lody jeszcze, słuchajcie, też dadzą nam wygraną w momencie, gdy tutaj zdrapaliśmy ten zegar. Rozglądam się, gdzie tu jeszcze jakieś zegary mogą być. Tutaj. I to by było na tyle. Lecimy z następnym. Diamencik. Tu jest diamencik w pierścionku, ale to się nie liczy. To musi być sam jeden duży diament. O, tutaj mamy diamenty. Patrzcie, zegar, no musiałem przeoczyć, wiadomo, nie? Wiadomo. O, tutaj jest jeszcze diamencik. I myślę, że to by było na tyle tych diamentów. Następne to cytryna. Tam cytryna. Lemoniadę sobie zrobimy. Słuchajcie, czekajcie, muszę trochę ostrość. Żeby wszystko, mam nadzieję, że wszystko bardzo ładnie widać. Cytryna. Cytryna jest w tym miejscu. Tutaj mamy cytrynkę. Tutaj, no lody zdecydowanie, zdecydowanie, słuchajcie, aż dwie wygrane byłyby. Ale więcej cytryn nie widzę. Ale ananas jest, patrzcie. Ananas przecież był. Był, na pewno. No to co? Następny symbol. Żółw. Powolny, na pewno. Żółwik jest tutaj w tym miejscu. I tutaj żółwia.
Lecimy dalej. Winogronko, słuchajcie, winogrono. Nie ma winogrona. Pusty symbol. Serce, serce to oczywiście, słuchajcie, dla was ląduje, tak, za te subskrypcje, za te łapeczki, za te komentarze. Wielkie, wielkie, słuchajcie, dzięki. No jeżeli ktoś jeszcze nie robił, zachęcam, ale po prostu dziękuję. Po prostu dziękuję. Drapiemy dalej. Zobaczymy, czy coś tu jest z tego serca. Tutaj mamy serce. Chyba to jedna, ale z sercem to tak jest, słuchajcie, że lepiej mieć jedno prawdziwe, nie? Żeby ktoś nas obdarował jednym prawdziwym sercem, niż mieć wiele takich sztucznych. Dobra, tutaj filozofuję, a tutaj zdrabka czeka. Łódź. Jedziemy z łodzią. Tutaj mamy łódź. Tutaj i tutaj. Patrzcie, rower. Okej, rower zdrapany. No jak zwykle musiałem przeoczyć. Jeszcze cytryna jest, jeszcze jest łódź. Ale więcej już chyba nic tutaj nie ma, poza winogronem jeszcze. Tu jest jeszcze łódź. Ale fajne jest to, że potem zawsze jednak mimo wszystko te symbole znajduje. Lećmy z kolejnym. Liść. O, to będzie pusty symbol. To będzie pusty. To rzadko taki liść jest i to bym raczej skojarzył. Ale oczywiście sobie przelecimy, żeby mieć pewność. No, niestety nie ma listka. Kokos. Kokosa chyba też nie ma, też nie kojarzę, ale sprawdzamy. Bo przy takiej ilości to przecież mogłem przeoczyć. Nawet jest naturalne u mnie. No i przeoczyłem, bo przecież jest, patrzcie. Znaczy przeoczyłem, w sensie nie dostrzegłem tego wcześniej. Ale myślę, że tylko ten jeden kokos tutaj jest. Następny symbol to motyl. Motylek, słuchajcie, szukamy motylka. Tutaj jest motyl, piłka dałaby nam wygraną. Oby taka piłka się tutaj jeszcze nam trafiła. Ale na razie skupmy się na motylku. Tutaj mamy motyl. I nie widzę więcej. Następne to tęcza. Czyżby nie było tęczy? No słuchajcie, wydaje mi się, że niestety nie ma. No dobra, no jak nie ma, to nie ma, to lecimy dalej. Gwiazda. Tutaj jest na pewno gwiazda, ale czyżby tylko jedna była, że mi się nie chce wierzyć. Przylećmy jeszcze raz. No tu jest jeszcze, patrzcie. No ale teraz to już chyba faktycznie więcej gwiazd nie ma. Ale może jest wiśnia? Chyba nie ma, ale sprawdźmy. Nie ma. Szminka jest pewno wiśniowa, tak? O jakimś kolorze wiśniowym mam na myśli, że takie są. Nie wiem. Głowy nie dam, słuchajcie. Tak na logikę myślę.
Moneta. A czy moneta gdzieś jest? Gdzieś jest, bo kojarzę. Ale zaraz poszukamy gdzie. O, tutaj na przykład. I tutaj w tym miejscu. O, trochę tych monet jest. No bardzo fajnie, że tych monet jest, ale dalej, słuchajcie, brakuje nam kilku elementów do zwycięstwa. Poszukajmy tych elementów. Pierścionek. Pierścionek jest na pewno, bo żartowałem, że był diament, a w pierścionku jest diamencik, tak? To teraz poszukajmy tych pierścionków i je zdrapmy. Tutaj jest pierścionek. W tym miejscu również. Tutaj, ale piłka jeszcze nas blokuje. Tutaj mamy aż dwa pierścionki, słuchajcie. Mam nadzieję, że wszystko widać, widać. Dobrze. I to by było chyba na tyle pierścionków. Chyba więcej ich po prostu nie ma. Więc lecimy z następnym symbolem. Następny symbol to flaming. Nie ma. O, to nie ma. To na pewno jest pusty symbol, ale przelecimy sobie oczywiście. Nie ma, nie ma, słuchajcie. Następny. Biedronka, ten supermarket. Też go chyba nie ma, ale dobra, lecimy. Musimy się upewnić. Sprawa jasna. Nie ma. Kolejny pusty symbol. Klapki. A czy klapki występują? No mam nadzieję, że tak. Jak najbardziej. Tutaj mamy klapki. Tutaj. W tym miejscu. I to by było na tyle klapek. Ale patrzcie, tu jest podkowa, przeoczyłem. Ale na szczęście już ją znalazłem i zdrapałem. No to co, lecimy? To chyba jest, nie jest ostatni, mam nadzieję, symbol, że tutaj jest, jak się kryją te symbole. Co mamy? Naszyjnik, naszyjnik. Słuchajcie, diamenty, pierścionki, naszyjniki tutaj nam dają. Tylko wygranej nam nie chcą dać, żebyśmy mogli tą całą biżuterię wykupić chyba. Ale może jeszcze tutaj nam coś ciekawego dadzą. Tutaj jest naszyjnik, tutaj jest naszyjnik. W tym miejscu również. Jak i tutaj. I tutaj w tym ostatnim punkcie też dwa naszyjniki nam się trafiły. No to co? Myślę, że przedostatni symbol. Tak delikatnie, bo mi się kojarzyło, że... Ale to może w starych wydaniach, że właśnie jakoś tak było, słuchajcie, że pod koniec były tak te symbole i zawsze miałem nadzieję, a może to w krzyżówkach tak jest. A! Nieważne. Jeżeli kojarzycie takie zdrapeczki, że tam gdzieś taki troll, że wydaje się, że coś jeszcze powinno być, a jest po prostu kontrolne, już pusto, to śmiało napiszcie w komentarzach, tak czowak? My zajmijmy się koroną. Korona, fajny symbol, ale u nas raczej nie występuje. Sprawdzamy. Nie ma. Słuchajcie, ostatni symbol, to co? Łapeczka w górę, zaciśnijmy tą łapeczkę, ten kciuk i sprawdzamy, czy pod ostatnim symbolem coś będzie, czy będzie wygrana, czy raczej będzie pusto. Popcorn. Popcorn wydaje mi się, że występuje, ale czy daje nam wygraną? Wydaje mi się, że nie. Ale musimy to sprawdzić. Tutaj blokują nas jeszcze lody. Tutaj, ale piórko nas blokuje. Tutaj i piłka, i lody nas blokują niestety. I to by było chyba na tyle, chyba mega linie są mega pusakiem niestety, ale sprawdźmy dla pewności. Dzwon, nie było lodów, nie było, słuchajcie, niestety, kłódki również zabrakło, piłki nie było, to już sprawdzaliśmy, kości chyba nie było, nie, kości nie było też, niestety, a szkoda, mógłbym się pomylić, byłbym szczęśliwy, jakbym się pomylił. Nie było.
A patrzcie, popcorn tutaj był, ale niestety wygranie nam nie daje, bo przecież dzwonka nie było. To co? No niestety chyba mamy... A nie! Co ja gadam? Jeszcze jest szansa, słuchajcie, bo przecież jak znajdziemy symbol dolara, to przypisana kwota w bonusie będzie nasza. A jaka to kwota? Nie wiem, czy mi się uda, tak? Tak trochę inaczej, słuchajcie, chciałem, tak trochę inaczej. 100 zł! Czy uda się 100 zł? Czy będzie to 100 zł? Zaciśnijmy kciuki i... I niestety nie będzie 100 zł, bo jest perła. Niestety. Czas na kontrolne, słuchajcie. L, E i B. Niestety, słuchajcie. No to co, czas na króciutkie podsumowanie. Szybko pędzę z tym podsumowaniem, bo trochę ten odcinek już trwa. No w końcu to były mega linie. To podsumowując ten dzisiejszy odcinek. To mega linie, czyli wydane 20 zł. No niestety pustak, więc... Można by powiedzieć, że 20 zł w plecy z numerkiem 13. No ale słuchajcie, podsumując całą rodzinę linii, no bo dzisiaj jest ten ostatni odcinek. Nie, broń Boże, nie ostatni odcinek, słuchajcie, naszego kanału, ale ostatni odcinek tych rodziny linii. No i co mamy? Szczęśliwe linie, pustaczek. Z numerkiem 17, super linie, pustaczek, z numerkiem 11, mega linie, pustaczek, z numerkiem 13, ale za to ekstra linie, słuchajcie, z numerkiem 6, dały nam naprawdę piękną wygraną, 50 zł, więc na 38 zł wydanych na tą całą rodzinę linii, 50 zł, mamy wygranej, więc 12 zł, jesteśmy super na plusie, więc jak najbardziej jest na kolejne odcinki, na kolejne drapingi. Więc ja jestem bardzo szczęśliwy, mam nadzieję, że wy też. I mam nadzieję, że wam się naprawdę podobał, słuchajcie, że wam się podobał ten odcinek z liniami. Jeśli tak było, to naprawdę będę bardzo wdzięczny za tą subskrypcję, za te łapeczki w górę, za komentarze. Wielkie, wielkie dzięki. Piszcie, czy chcecie więcej takich właśnie ze szczęśliwymi, ogólnie z liniami, czy chcecie może z krzyżówkami, czy miksiki, czy wszystko, czy po prostu z drapki. Ale też zachęcam do gier komputerowych, bo też gram co... Cyklicznie gram w gry komputerowe i myślę, że też wielu z was może to zainteresować. Dobrze, trochę ten odcinek już trwa, dłużej was zatrzymywać nie będę. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki za oglądanie. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!